Zniesienie opłat roamingowych to tylko pozornie sukces konsumenta. Oczywiście są państwa w Europie, których obywatele skorzystają na tym. W państwach Europy Zachodniej drogie opłaty roamingowe zostaną obniżone. W rzeczywistości mamy tu jednak przykład Europy dwóch prędkości. W Polsce bowiem sytuacja jest odwrotna. Ceny polskich operatorów telefonii komórkowych są jednymi z najniższych w Europie. W wyniku dyrektywy o roamingu polskim przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym zostaną narzucone drogie opłaty za wewnętrzne rozliczenia między różnymi operatorami, czyli tak zwane ceny hurtowe na transmisję danych. W efekcie może więc być tak, że w Polsce chociaż roaming dla nielicznych będzie za darmo, to jednak wzrosną inne abonamentowe opłaty dla wszystkich. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie będą kosztowe efekty zniesienia opłat za roaming. Gdyby Unia Europejska była wolnym rynkiem, spałbym spokojnie, mając pewność, że wolny rynek dostosuje się do potrzeb i możliwości konsumenta. Ale ponieważ Unia Europejska jest socjalistycznym regulatorem, należy się spodziewać kolejnych decyzji, rozporządzeń i wyjaśnień do nich. Już teraz zapowiada się kolejny dokument – Zasady uczciwego użytkowania roamingu. Festiwal unijnych regulacji, które mają deregulować, uważam zatem za otwarty.